kurde. O kurde. O kurde. Generalnie jest tak. Kupiłem grat. Niedawno zrobiłem na blogu listę top 10 must have'ów, czyli samochodów, które kiedyś absolutnie muszę. No może nie absolutnie, no wiadomo, zależy w dużej mierze od finansów. Natomiast jest to lista samochodów, które bardzo, bardzo chciałbym mieć i trudno byłoby mi usprawiedliwić się przed samym sobą, jakbym już miał kasę. No i tak się złożyło, że odrobina tej kasy się pojawiła. I pojawił się też grat. Praktycznie wszyscy, którzy mnie znają, kojarzą mnie jako dość konkretnego świra. Powiedzmy sobie szczerze, tylko świr mógłby jarać się takimi samochodami jak Volvo serii 300. Dawno, dawno temu firma DAF, znana z robienia ciężarówek, zresztą cieszących się, powiedzmy, średnią renomą wśród trackerów, pomyśliła sobie, że będzie robić osobówki. Tak naprawdę nie wiem, co było najpierw, osobówki czy ciężarówki DAF-a, ale dość powiedzieć, że na przełomie lat 50. i 60. pojawił się pierwszy osobowy model DAF-a i od razu miał jeden ciekawy myk, przekładnię bezstopniową. Sprytni Holendrzy po wyjaraniu kilku gibonów wymyślili sobie taki patent. Zamiast normalnej skrzyni biegów dali przekładnię pasową. Pasy były zamocowane na kółkach o stożkowym przekroju i te kółka przybliżały się do siebie i oddalały, przez co również przełożenie się zmieniało płynniutko, a silnik pozostawał na takich obrotach, na jakich miał być. Następnie Holendrzy wzięli kilka kolejnych buchów i pomyśleli, że będą się tymi swoimi DAF-ami ścigać na wstecznym. Otóż sprawa polegała na tym, że przekładnia miała taką charakterystykę, która pozwalała jechać na wstecznym równie szybko co do przodu. Efekt był komiczny. Generalnie bardzo polecam, filmiki są na YouTubie. Tymczasem lata mijały, pierwszego DAF-a bodajże model 33 zastąpił kolejny, potem przyszedł następca, w końcu pojawił się model 66, a w tym czasie osobowy oddział DAF-a przejęło Volvo. 66 zaczęła wkrótce być produkowana właśnie z szwedzkim znaczkiem, po czym w 76 roku pojawił się nowy model, seria 300. Najpierw trzydrzwiowy hatchback, podówczas nazwany 343. Minęło 12 lat od rozpoczęcia produkcji i za bramy holenderskiej fabryki wyjechał pewien bardzo szczególny egzemplarz. Egzemplarz, który po kolejnych 30 latach miał stać się mój. Wnętrze 340 okazuje się całkiem sympatycznym miejscem. Przestrzeni jest wystarczająco dużo, fotele są całkiem wygodne. No i co jest dosyć zaskakujące w samochodach z tamtych lat, w każdym razie tej klasy, deska rozdzielcza została zrobiona z dość przyjemnych, miękkich materiałów. Do tyłu wsiada się zaskakująco ciekawie. Oparcie pochyla się na skos, co ułatwia wsiadanie, a miejsca jest zaskakująco dużo. Pod
maską mamy ten sam antyczny silnik, który napędzał również Renault 9, czyli 68-konny Cleanfort 1.4, żeliwny blok, w bloku umieszczony wałek rozrządu, długie laski popychaczy, gaźnik, ręczne ssanie, pełen antyczny. Różnice są dwie. Silnik jest umieszczony wzdłużnie i napędza tylne koła. Poza tym, pod maską holenderskiego wolwiacza mamy taki oto element strefy zgniotu. No i najważniejsza sprawa, czyli bagażnik. Bas w usztywnianym pokrowcu chodzi. Test bagażnika zdany. Na pytanie, jak jeździ się 340, można odpowiedzieć jednym słowem. Zabawnie. Zabawne jest przede wszystkim działanie wariomatika, czyli tej dafowskiej przekładni bezstopniowej. Wciskamy gaz, silnik wkręca się na obroty, zostaje na nich, a samochód przyspiesza. No, powiedzmy, że przyspiesza. Umówmy się. Dynamika nie jest najmocniejszą stroną małego holenderskiego wolwiacza. Ale tak naprawdę nie jest źle. Jeżeli zameldujemy podeszwę w dywaniku, silnik zacznie wyć, rzęzić, harczeć, ale auto też zacznie się całkiem przyzwoicie zbierać. Nie jest to może mistrzostwo świata, ale do zupełnie sprawnego poruszania się w ruchu miejskim wystarczy. Wszystko to odbywa się przy akompaniamencie bardzo charakterystycznego dźwięku. Ten wizg dobiegający z okolic tylnego zawieszenia to jest właśnie wariomatik. Bo tak, tu mamy układ transaksu. Głupich rozwiązań jest tutaj oczywiście więcej. Choćby pozostając w temacie tyłu. Tylne zawieszenie to oś de Dion. Dla tych, którzy nie wiedzą, oś de Dion polega na tym, że mamy dyferencjał przymocowany na stałe, pół osi odchodzące od niego, ale jednak zawieszenie nie jest niezależne, gdyż koła są połączone sztywną belką. Do tego tył jest tutaj zawieszony na resorach piórowych. Oś de Dion na resorach i układ transaksu z bezstopniową przekładnią opartą na pasach z tyłu. No głupiej się nie da. Uwielbiam. Zawieszenie o bardzo śmiesznej konstrukcji, szczególnie z tyłu, jest zdecydowanie nastawione na komfort. Nie jest to może tak bujający, pluszowy komfort jak chociażby w Renault 9, posiadającym zresztą ten sam silnik, ale jest tutaj naprawdę, naprawdę całkiem wygodnie. Bardzo fajną cechą 340 jest widoczność, no ale to jest tak naprawdę norma w samochodach z tamtych lat. Przeszklenie jest naprawdę, naprawdę duże. Siedzimy niemalże pod szklaną kopułą. Słupki są dość cienkie. No, słupki C, czyli te tylne są nieco grubsze, ale nadal ta widoczność jest bardzo fajna. Pozostaje tylko powtórzyć raz jeszcze to samo pytanie. Dlaczego w nowych samochodach nie może być tak dobrze? Swoją największą słabość układ napędowy przejawia w trasie. Powyżej 100-110 km na godzinę robi się już naprawdę głośno. Poza tym silnik ewidentnie się już męczy. Kręci się bardzo wysoko i momentami można wręcz mieć obawy, że tłoki zaraz wyskoczą przez maskę. Zdecydowanie jest to autko na raczej miejskie lub podmiejskie warunki. Oczywiście znajdzie się tutaj też kilka niedogodności. Takich jak chociażby dziwne ułożenie kierownicy względem fotela. Otóż oś kierownicy względem osi fotela jest przesunięta nieco w prawo. Nie jest to może jakaś tragedia, no ale w dłuższej trasie może zrobić się to troszeczkę niewygodne. Sama kierownica nie ma oczywiście wspomagania i na postoju rzecz jasna trzeba się z nią troszeczkę naszarpać. W tym miejscu tym z Was, którzy chcieliby mi powiedzieć, że nie kręci się kierownicą na postoju, chciałbym uświadomić, że czasami zdarzają się takie sytuacje, gdy parkujesz równolegle i jacyś artyści parkują i przed Tobą, i za Tobą, zostawiając tyle miejsc. Spróbuj tak wyjechać, nie kręcąc kierownicą stojąc. Na szczęście podczas jazdy brak wspomagania przeszkadza znacznie mniej, a przy wyższych prędkościach w zasadzie w ogóle.
jestem... Kurdeż, no. To jest zapytaj. Na żółtych blachach. To ma jeździć jak stary samochód. Albo przynajmniej dziwacznie. I muszę przyznać, że z tego zadania wywiązuje się wyśmienicie. Podsumowując... 340 jeździ mi się niezwykle sympatycznie. Nie sądziłem, że tak szybko, tak bardzo polubię to autko. To nader fajny, przyjazny, sympatyczny sprzęt. Oczywiście dosyć głupawy, ale o to właśnie mi chodziło. Chciałem mieć samochód, który ma w sobie coś innego, coś nienormalnego, coś wariackiego. Samochód dla świra, czyli dla mnie. Dzięki niemu będę mógł w przyszłym sezonie startować w turystyczno-nawigacyjnej okręgówce w punktowanych klasach. Już nie tylko w Openie. Tak naprawdę mógłbym już w tym sezonie, ale on już się kończy. Co nie zmienia faktu, że jaram się jak flota Stanisław. O kurde.